Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Jeszcze jest ta radość zmartwychwstania w nas, to pozdrowienie wielkanocne. Możemy nim się zawsze pozdrawiać. To tak nawet nie tylko w okresie wielkanocnym, chociaż zwłaszcza teraz, ale też pozdrawiajmy się nawet tym pozdrowieniem chrześcijańskim o zmartwychwstaniu Chrystusa także później, kiedy ten okres się skończy. Bo my chcemy cały czas żyć tą prawdą. Chrystus naprawdę zmartwychwstał. I ten pokój, o którym dzisiaj mówi Jezus w Ewangelii, pokój, który nam daje, Duch Święty, którego posyła, to również jest owoc tego zmartwychwstania i to staje się naszym udziałem. Dzięki sakramentowi Chrztu Świętego, dzięki bierzmowaniu, dzięki naszej obecności na mszy świętej, odnawianiu tej obecności Jezusa w naszych sercach przez spowiedź świętą, jesteśmy w Jego rękach. Nie musimy się lękać. Te słowa Jana Pawła II, tutaj umieszczone w naszym sanktuarium na górze, nie lękajcie się, one mają właśnie zakorzenienie w tej prawdzie, że Chrystus zmartwychwstał, dlatego nie muszę się lękać. I naszym celem życia chrześcijańskiego, życia katolickiego jest to, żeby tak żyć, żeby być zawsze zjednoczonym z Bogiem. Człowiek zjednoczony z Bogiem to ten, który ma w sobie łaskę uświęcającą, który jest cały czas bezpośrednio połączony z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym. To jest nasze zadanie nie tylko na czas świąt. Zresztą święta już dawno, ktoś powie, minęły. Ale my uczymy się w tym okresie wielkanocnym, jak żyć z Chrystusem. Co to znaczy, że ja mam być w rękach Bożych? Już słyszymy w Ewangeliach w tym czasie i będziemy słyszeć też w kolejnych dniach, w tygodniu o przyjściu Ducha Świętego. Już nas Pan Jezus przygotowuje na to zesłanie Ducha Świętego. On cały czas mieszka w Kościele, mieszka w naszych sercach. To On czyni nas jednymi z Bogiem. I dlatego chcemy w tym czasie też wołać o dary Ducha Świętego. O to, żeby On nas ogarnął. Żeby On nam nie tylko pomagał na egzaminach, czy wtedy, kiedy jest jakoś trudno, ale żeby umacniał w nas wiarę, żeby On łączył nas z Bogiem, dawał nam miłość do naszych serc, żebyśmy potrafili podejmować te wszystkie zadania, do których nas Pan Bóg powołuje. Duch Święty, ten, który Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, wszystko wam przypomni, to co wam powiedziałem. Czyli przypomina Duch Święty też nam Boże Słowo. A jesteśmy przecież zbawieni przez uwierzenie też w to Słowo Jezusa, przez przyjęcie tego Słowa do naszego życia. Dzisiaj, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że ten, który jest z Nim jedno, to ten, który zachowuje przykazania. Jeżeli chcesz mnie miłować, to będziesz tym, który zachowuje moje przykazania. Czasami ta miłość i przykazania są przez niektórych ludzi błędnie ustawiane jako coś przeciwnego sobie. Że z jednej strony mamy kochać, ale jak kocham, to znaczy, że jakoś nie muszę tego zachować, tego prawa, bo jestem wolny, bo miłość ma być tym, co mnie napędza. A Jezus pokazuje, że to jest błędna droga. Miłość łączy się z wypełnianiem przykazań. I to prawda, że zmartwychwstanie Chrystusa i łaska Chrztu Świętego, nasza wiara, którą przyjęliśmy, uwalnia nas z prawa mojżeszowego. Ale prawo mojżeszowe to nie jest do końca to samo, co Boże przykazania, co przykazania Jezusa. Jezus mówi, że nie przyszedł znieść prawa i proroków, ale je wypełnić. On mówi, że ten, kto żyje przykazaniami, ten go prawdziwie miłuje. Święty Jakub też mówi o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Więc jesteśmy rzeczywiście zbawieni przez wiarę. Jesteśmy zbawieni przez to, że przyjęliśmy naszego życia Chrystusa przez chrzest, przez naszą decyzję wiary, którą ponawiamy podczas nawet każdej niedzielnej mszy świętej, wyznając naszą wiarę. Ten obrzęd dzisiaj, kiedy będziemy mówić wyznanie wiary,
to nie jest tylko coś, co musimy tak wypowiedzieć. Przeżywajmy ten moment świadomie. To jest moment, kiedy ja ponawiam moją decyzję wiary, że ja mówię wierzę. Wierzę w Boga, wierzę w Jezusa, wierzę w Ducha Świętego, wierzę w Kościół. To wszystko, co jest treścią naszej wiary. A jednak mamy zachowywać przykazania. To ważne, żeby rzeczywiście przez to, że żyjemy przykazaniami, żyjemy tym, co Jezus nas uczy też. On przecież pokazywał, ktoś mówi, że jest, pokazywał te przykazania, nie cudzołóż, nie kradnij. On mówi jeszcze bardziej. Nawet ktoś nawet pomyśli nieczyście o kobiecie, już grzeszy cudzołóstwem. Jeżeli nawet obrazisz swojego brata, to już jesteś zabójcą. Więc to jest jeszcze wzmocnienie tych przykazań, można powiedzieć. Bo o co Panu Jezusowi chodzi? O istotę. O to, że te przykazania nie mamy tylko zewnętrznie zachowywać. To nie mają być tylko zewnętrzne zasady, które nie są złączone z naszym życiem wiary. A to musi być bardzo głęboko w sobie wszystko połączone. Że ja rzeczywiście, żeby rzeczywiście być zanurzonym w Bogu. Bo można się pomylić zewnętrznie, zachowując pewne obrzędy, ubierając się jakoś, zachowując, ale serce mieć nieczyste i nie będę zjednoczonym z Bogiem. A Jemu chodzi o to, żeby od wewnątrz człowiek był cały oddany w ręce Boga. Wtedy może osiągnąć zbawienie. Jeżeli będzie rzeczywiście oddany Bogu, nie tylko tak jak fasadowo, tak? Jak na przykład, pamiętam, był jakiś taki film, chyba to była lalka kręcona po wojnie, to jak była kręcona, wiadomo, Warszawa była zniszczona, to bodajże we Wrocławiu chyba zrobili, czy w jakimś innym mieście, taką fasadę tych budynków, kamienic z krakowskiego przedmieścia Warszawy. I to nie była prawdziwa Warszawa. Oni to tak zrobili z drewna, wiadomo, tak jak w westernach były kręcone te salony. I to są takie fasady, ale tam nie było prawdziwych budynków. Na filmie to może rzeczywiście jakoś wyglądało i ktoś może pomyśli, rzeczywiście w Warszawie kręcone, po wojnie jeszcze Warszawa zburzona, a budynki widzimy. Żebyśmy nie byli takimi właśnie fasadami jak z tych filmów, tylko prawdziwymi takimi budynkami, prawdziwymi świątyniami, sanktuariami Boga. I dzisiaj też czytamy Apokalipsę, już końcówka tej Apokalipsy, całą tą historię przechodziliśmy, zwłaszcza kto się modli liturgią godzin. Przez ten ostatnie kilka tygodni poznawaliśmy całą Księgę Apokalipsy, najważniejsze fragmenty. I dzisiaj już jest praktycznie końcówka tego opisu wizji świętego Jana. I dzisiaj widzimy opis świątyni. Świątyni, która nie jest właśnie taką świątynią, jak my znamy z tego świata. Nawet tam nie ma takiego budynku, dlatego że świątynią jest Bóg. Do czego nas to może ta wizja świętego Jana dzisiaj też doprowadzić? To się też łączy z tym wszystkim, co mówiliśmy wcześniej. Że tu nie chodzi tylko o to, żeby w niebie był taki budynek, nam się kojarzy, wtedy będzie świątynia. Nie, naprawdę prawdziwe zjednoczenie z Bogiem, kult Boży jest, jeżeli jesteśmy z Nim zjednoczeni. Ten opis Apokalipsy troszeczkę już nawet, można powiedzieć, dotyka naszej rzeczywistości. Że Kościół jest, jako wspólnota wiernych, zjednoczonych z Bogiem, już jest tą świątynią, w której czcimy Boga, w której my jesteśmy zanurzeni. Właśnie w Nim. To jest życie zmartwychwstaniem. Dlatego też na te ostatnie dni okresu wielkanocnego Pan Jezus nas o tym wszystkim poucza. Do tego nas dzisiaj zaprasza, żeby żyć jeszcze głębiej Nim. Żeby go jeszcze bardziej dzisiaj, może ktoś do tego sanktuarium przyjeżdża dzisiaj specjalnie na pielgrzymkę, może też ktoś przyjeżdża już tutaj co tydzień, może nawet codziennie niektórzy są. Dzisiaj, w tą szóstą niedzielę wielkanocną, poproś Ducha Świętego, aby właśnie On ożywił w tobie to zjednoczenie z Bogiem. Żebyś rzeczywiście był Jego, żebyś prawdziwie kochał. Nie tylko fasadowo, nie tylko był taką ścianą, a za nią pustka. I wszystko z zewnątrz wygląda pięknie, ale w środku nie ma nic. Żeby naprawdę nasza miłość, tak jak dzisiaj nazywa do tego w Ewangelii Pan Jezus, była połączona z życiem Jego przykazaniami. Żebyśmy się upodobnili do Chrystusa. Nasze życie nie tylko jakoś umysłem, jakoś tak duchowo ma się upodobnić do Chrystusa. Cali
mamy być do Niego podobni. Wczoraj w brewiarzu modliłem się akurat ze wspomnienia męczennika świętego Krzysztofa Magellanesa. Było piękne czytanie pokazujące o tym, jak męczennicy właśnie, kiedy się mają za nas wstawiać, bardzo piękna myśl tam była powiedziana w tym czytaniu, że modlimy się do męczenników, aby się za nami wstawiali. Możemy to też rozciągnąć w ogóle na świętych. Tutaj czcimy Maryję, gwiazdę nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II i prosimy świętych, żeby za nami orędowali. Ale on, ten autor tego czytania powiedział, ale czy, że przecież jest tak, że podobna dusza ciągnie do podobnej. Jeżeli ktoś jest do siebie bliski sobie, to tacy się chcą ze sobą łączyć, chcą być blisko. Jak możemy prosić świętych o orędownictwo przed Bogiem, o wstawiennictwo przed Bogiem, jeżeli sami nie będziemy chcieli ich naśladować, nie będziemy sami chcieli być święci? Może nie każdy z nas jest dzisiaj, autor tego czytania mówił, męczennikiem, może nie zostanie męczennikiem, że będzie musiał oddawać życie, ale nawet codzienne rzeczy są jakimś stopniu męczeństwem, takim oddawaniem życia. I w nawet najdrobniejszych sytuacjach jesteśmy wezwani do tego, żeby przełożyć nasze życie wiarą na nasze czyny, żeby wiara stała się, można powiedzieć, nas ciałem, słowo, żeby stało się ciałem w nas, żeby Chrystus się na nowo wcielił w nas. Przez nasze postępowanie, żeby każdy, kto na nas spojrzy, zobaczy, to jest chrześcijanin, bo on żyje jak Chrystus. I on nie udaje. On naprawdę tak żyje. On naprawdę tak myśli. Zobaczcie, żeby nie było takiej schizofrenii duchowej w nas. Żeby wszystko było rzeczywiście ze sobą połączone. Do czego to nas wzywa? Do prawdziwego nawrócenia. Nie takiego połowicznego. Bo można tak trochę nagiąć swoje życie. Jakoś tak troszeczkę być jakoś tak pobożnym. Ale serce gdzieś tam jeszcze i tak jest przywiązane do grzechu. Dzisiaj trzeba to odciąć. W imię Chrystusa Zmartwychwstałego i chcieć cały żyć Ewangelią, cały stawać się Ewangelią, żeby Słowo rzeczywiście stało się ciałem we mnie, moim ciałem. Ci święci korzystali z tych samych sakramentów, co my. Karmili się tą samą mszą świętą, Eucharystią. Korzystali z tego samego sakramentu pokuty. Mieli ten sam chrzest, co my. Słuchali tej samej Ewangelii. Nie mieli. Mieli może inne okoliczności życia, ale każde są na swój sposób trudne. Masz wszystko, co potrzeba. Masz wszystkie środki od Pana Boga, żeby żyć Jezusem Chrystusem na co dzień. Żeby On stał się treścią twojego życia. Właśnie zrozummy to słowo, żeby Jezus stał się treścią mojego życia. Jego Słowo, Jego przykazanie, Jego Ewangelia, treść, czyli coś najbardziej istotnego, coś najbardziej, co kształtuje mnie od środka, co sprawia, że Słowo na nowo staje się ciałem. Chryste Zmartwychwstały, który żyjesz w nas, żyjesz w swoim Kościele, jesteśmy w Tobie razem połączeni w tą wielką świątynię niebiańską. Kościół jest tą żywą świątynią. Spraw, żebyśmy nie tylko mówili o miłości, nie tylko te uczynki zewnętrznie zachowywali, jakieś pobożności, ale żebyśmy rzeczywiście żyli prawdziwą, głęboką pobożnością, zjednoczeni z Tobą. Abyśmy byli przedłużeniem Twoich rąk, Twoich nóg, Twoich ust, serca, oczu. Żeby każdy, kto będzie widział Kościół, widział jego kapłanów, biskupów, papieży, osoby życia konsekrowanego, wszystkich świeckich różnych stanów, widział Chrystusa. To jest nasza misja. Duch Święty i my postanowili, mówi w Dziejach Apostolskich, apostołowie mówią, Duch Święty i my. Czyli tak bardzo Chrystus połączył Kościół swój ze sobą. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i co będzie rozwiązane na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tak bardzo się z nami utożsamia, tak bardzo na nas liczy. Tak bardzo jesteśmy potrzebni, żeby zanieść Ewangelię dzisiejszemu światu. Chrystus niedługo idzie do nieba w liturgii, ale zostawił nas. I ta misja, którą dał Ojciec Jezusowi, jest teraz przekazana nam. Wszystkim, wszystkim ochrzczonym. Wszyscy jesteśmy jedno z Chrystusem. Nie lękajcie się.
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a Bóg będzie potwierdzał to swoimi znakami, da wam łaskę pokoju i poprowadzi cię. Duch Święty ci wszystko przypomni, wszystkiego cię nauczy, ale zachciej tego, zapragnij, żeby być tym przedłużeniem rąk i nóg i całego ciała Chrystusa w tym świecie. Amen.